Wielka radość w rodzinie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziecko lada dzień przyjdzie na świat. Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się radosną nowiną. Minister Obrony Narodowej pokazał osobisty kadr z domu i ujawnił, że już niedługo po raz trzeci zostanie ojcem. Wicepremier zapozował do zdjęcia w wyjątkowo domowym wydaniu. Nietypowe łóżeczko przykuwa uwagę. Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie ojcem. Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny zostanie ojcem. Jego żona, Paulina Kosiniak-Kamysz, jest już w zaawansowanej ciąży i niedługo na świecie pojawi się trzecie dziecko małżeństwa. Minister Obrony Narodowej postanowił podzielić się rodzinnym szczęściem. Na Instagramie Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawiło się osobiste zdjęcie. Polityk pokazał prywatny kadr z córką. Potwierdził jednocześnie, że już niedługo ich rodzina się powiększy. Nietypowy wybór małżeństwa Kosiniak-Kamysz. Sobota. Przygotowania trwają, podpisał zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz. Na fotografii, która pojawiła się na Instagramie ministra obrony, widać, jak ten skręca dziecięcy mebel. Wybór jest nietypowy, gdyż małżeństwo zdecydowało się na dziecięce łóżeczko owalne, które może służyć zarówno noworodkowi, jak i dziesięcioletniemu dziecku. Całości rodzinnego obrazu dopełnia widok córki leżącej na pościeli. Lider PSL ma już dwójkę dzieci. Władysław Kosiniak-Kamysz niedługo przywita na świecie trzecie dziecko. Dotychczas para doczekała się dwóch córek, Zofię oraz Róże. Paulina Kosiniak-Kamysz to druga żona polityka. Małżeństwo z pierwszą żoną, Agnieszką, przetrwało jedynie 7 lat. Niewiele osób pamięta, że żona Władysława Kosiniaka-Kamysza napisała książkę dla dzieci. Powodem powstania pozycji Zajączek u dentysty była chęć pomocy najmłodszym stresującym się przed pierwszą wizytą u stomatologa.